Siemanko ludzie, ja jestem Sumaćko, to jest kolejny odcinek Devil May Cry 4. No okej. No i od razu kontynuujemy, nagrywam odcinek tak jak obiecałem zaraz po poprzednim. No i tutaj widzę, że mamy to, więc to możemy rozwalić. I raczej to będziemy, raczej to rozwalimy, więc ja już wiem o co chodzi. Więc tych czerwonych gości może rozwalać tylko Dante, a tamtych niebieskich gości wyglądających tak samo jak ten, może rozwalać tylko Nero. Więc już wiem o co chodzi, chociaż powinienem się domyślić kolorami, no ale spoko. Dobra, mam nadzieję, że sobie kurczę szybko sobie z nim poradzę. No, brutalnie, jeszcze coś. A, atomowo. Wow, pięknie. Jak mi się strasznie podoba taki ten szybki atak. No i świetnie, dobra. Raz, dwa, trzy i zaraz powinien być rozwalony. No kurczę, dawaj. Dobra, zmieniamy na rzeźnika. Jeszcze troszkę rzeźnikiem pokopiemy. I jednak, o, fragment niebieskiej kuli, no proszę. Dobra, zmieniamy na rzeźnika, niech będzie rzeźnik. Chociaż kurczę, źle poszedłem? Tak, źle poszedłem, bo jeśli mamy się cofać, to w drugą stronę. Kurczę, że też tutaj nie ma takiego zeskoku. No dobra. Jednak mamy iść w drugą stronę. No okej. Chociaż w sumie nie wiem, czy to jest takie istotne, w którą stronę pójdziemy. No ale dobra, już się nie będę wracał. Mam nadzieję, że akurat idę w dobrą stronę, no. Na pewno. Albo i może i nie. Ja pierdzielę, no i kurczę, widzicie jakie to jest chamstwo. Okej. Dobra, można to rozwalić? A, myślałem, że da się to rozwalić. No dobra. No, ma być ten shotgun. Obrzyn, czy jak on się tam nazywa. Okej. Czyli jedyne drzwi są tutaj, no to dobra, wchodzimy, nie mamy innej opcji. Centralny dziedziniec. No i na pewno tutaj będzie jakaś walka. A może i nie? Zobaczymy. A, jednak. Uj, to cutscenka, wow. Czyli jakieś nowe moby chyba. Okej, okay. wow. Holy. Shit. O kurde. Jest znowu jakiegoś nowego moba mamy. No, bardzo mi się to podoba. Chociaż mam nadzieję, że nie będzie taki silny. O kurde. Czy on naprawdę będzie taki szybki? Ło. O, i Nero nie trafił? Znaczy Dante nie trafił? Ha. No i na cholerę zrzesz ten ryj. Wow, okej. Dostałeś. O ty, kurde, widzicie to? Proszę bardzo. No i na cholerę ci to było, nie trafiłeś i tak. Kurde. Czyli tylko mieczem mogę go trafić? Nie? Czyli jednak tylko tym mogę go trafić? Czy jak? What the motherfucker, kurde, co jest? O, teraz mogę go trafić, no tak. Dobra. Rozwalamy go szybko. W dupsko teraz. O ty. Nie ma takiego, kurcze, forsowania. Won. I jeszcze z tego. Pięknie, rozwalaj go szybko. O, fuck. No dawaj, rozwalaj go, no fuck. I jeszcze z tego. Wow, nie. Wow, no tak jak myślałem, kurczę, że wybuchnie. No dobra. Ale przynajmniej już się go pozbyliśmy, dobra. Ja pierdzielę, to było dobre. Okej, mamy shotguna i miecz. Jednak miecz mi się bardziej podoba niż ten rzeźnik. Jakoś tak, kurczę, za bardzo się przyzwyczaiłem do miecza. Poza tym lubię bardzo miecze, więc... Kurde... Średniowiecze i ogólnie takie czasy są moimi ulubionymi czasami, więc tam, kurde, królowały miecze, więc jak można nie lubić? Wejście jest zamknięte lodową ścianą, lód roztacza magiczną aurę.
Pierwsze piętro jest skute lodem. Dotarcie do drzwi prowadzących do miasta jest niemożliwe. Aby zniszczyć magiczną barierę lodową, należy pozbawić się źródła. Uhu. Aha, czyli źródło musimy rozwalić, tak? Dobra, tu jeszcze widzę, że mamy jakieś... Co to jest? Coś tam... Wow, co to było? Co to było? Wow. Ale fajnie. Haha, ale fajnie. Wow, tak chyba szybciej... Tak czy chyba szybciej biegamy. I co, nie jest dostępny? Gdzie są tu drzwi? W sumie nie ma drzwi. No dobra, czyli jednak obeszneliśmy. Nie, jednak jeszcze będzie... Jeszcze tu tutaj są jakieś drzwi. A nie, jednak tu był lód. A tam, z tamtej strony? Tu jest lód, a z tej strony? To, czy tu są drzwi otwarte? Czy to jest... Zaraz, co? A, dobra. No skoro tak, no to się cofamy. Znowu się cofamy. No i mam nadzieję, że idę w dobrą stronę. Chociaż no, na 100%, na 90% raczej w dobrą stronę. Bo jakoś nie widzę tutaj żadnej innej drogi. O, widzę tutaj... A nie, widzę tutaj coś, co można włączyć, chociaż to jest chyba włączone. No tak, to jest włączone. Okej, okay. Skoro... No to widzę, że tu są jedyne drzwi. No dobra, galeria. Oj, coś widzę, coś myślę, że będziemy się tutaj napierdzielać. Okej, okay, tylko rozwalę te wszystkie drzwi tutaj. Tego armora też rozwalę. To tak samo, chociaż no, wow, nie napierdzielamy się tutaj? No to co, bo będzie się napierdzielało i z tobą też. Pięknie. O, i życie nam się odnowiło zarąbiście. Okej. Okay. Biblioteka. O, mamy sklep, to od razu sobie coś weźmiemy. Zobaczymy, czy coś nowego, jakieś nowe ataki będą. W sensie... Przedmiot? Nie, właśnie nie przedmiot, tylko autoulepszenie, wszechstronność. Ło, kurde, wszystkie punkty mi zebrało. Holy motherfucker. No dobra, nie, podoba mi się to. Oho. No i zobaczymy, co tutaj jest. A, jednak mamy rycerzy, tak? No dobra. Won. O właśnie. Dostałeś. I teraz przetestujemy sobie rzeźnika na tych. Au. Au. Wow, pięknie. Au. Jednak ten rzeźnik coś słaby. No na pewno są jakieś kurcze ataki i w ogóle, ale jednak o... Holy shit, ładnie. Ale go, kurde, ładnie zrobił. Proszę bardzo. I kolejny... Pięknie. Kolejny gościu. Won. O, kurde. Jednak ci rycerze są najbardziej, kurcze, najbardziej chyba zorganizowanym mobem, jeśli chodzi o walkę grupową. Taką fair walkę, że jeden kontra kilka. Taką prawdziwą, taką oczywiście. No dobra. Ale to tylko dowodzi temu, jak bardzo są słabi w pojedynkę. Okej, okay, mamy tutaj jeszcze jakieś życie. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś, dobra. Won. I ostatni gościu. Gdzie mi tutaj, kurde, jakąś rakietą strzelasz? Won. Pięknie. Okej, okay, mamy tutaj jakieś odblokowane drzwi. Gdzie? Tutaj. O, i od razu mamy kryształki. Wolę tu nie skakać, wolę tutaj się przejść. Okej, okay, kryształki zawsze się pomogą. Zawsze coś kupię. Okej. Okay. Wow, jakieś ostrze tu się rozwaliło. O, mamy schody w dół. Dobra, no to skaczemy. I... Wow, co... A nie, tutaj nie będę szedł. O, tu są drzwi. Dobra. Duży hol. O, okej. Tam jest coś ciekawego? Czy tylko... Chociaż w sumie tylko tam możemy się... Chociaż nie wiem. Dobra, tu nic nie ma takiego ciekawego. Tu jest lód. Tu jest włączone coś. I tu mamy coś takiego. Jadalnie. Mamy jadalnię. Okej.
Więc w sumie nie wiem o co. O, właśnie o to mi chodzi. Fajnie, że Dante teraz ma taki szybki bieg. Bardzo mi się to podoba. Okej. Tylko szkoda, że nie ma takiego biegu cały czas. Oho! Oho! I znowu rycerze? A nie, tym razem nasi przyjaciele. No dobra. Holy motherfucker! A ty co ty tu robisz? O nie, 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 nie. Ja pierdzielę, no. No wypierdzielać mi stąd. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Nie ma takiego bicia. Świetnie. Kurde, teraz chciałem rzucić mieczem i się nie chyba nie udało. Nie zauważyłem nawet. No fuck, dobra. No i kolejni się zespawnowali, kolejni nie umarli. Okej. No i jeszcze ten został. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Pięknie, 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 super. Zarąbiście. No. Jeszcze was, kurde, jeszcze was. Tego, to z tym się szybko rozprawię. Nawet chyba nie będzie miał szansy mnie zaatakować. Holy shit, to było dobre. Ale jednak, kurde, miał szansę mnie zaatakować, kurde, po śmierci. Powinien dostać za to achievement. I jeszcze ty, kurde. Won do swoich, kurde, przyjaciół za światu. Won mi stąd. Kurde. Wow, uwaga. Zaraz ostrze spadnie. Uwaga. Uwaga, uwaga, uwaga. Ostrze spadnie. Ostrze. Fuck. A, nie ma. Okej, czyli jednak musimy tutaj iść, tak? Jesteśmy w dużym holu. Znowu jesteśmy w dużym holu. A nie, tu jest lód. Okej, czyli jesteśmy w dużym holu. I co my tu mamy ciekawego takiego? Mamy coś takie. Ciekawe, złota kula. No proszę, złotą. Chociaż nie. No dobra. Zobaczymy sobie, co jest w sklepie. Nie ulepsz, tylko przedmiot. Gwiazdowitalność. Kupię sobie dużą i średnią gwiazdę witalności. Nie wiem, czy kiedykolwiek to użyję, ale no w sumie. Mam nadzieję, że nie. Dobra. I mam nadzieję, że idę w dobrą stronę. Dobra, tutaj nie widzę, żeby był lód, więc zaraz się tutaj przejdziemy, tylko zobaczymy, co jest na końcu. Może tu jednak będzie coś. Okej, nic tu nie ma. No to się cofamy. I idziemy tutaj. Znaczy nie tutaj, tylko tutaj. Okej. Co to było? Komnata tortur. Komnata tajemnic. Siemanko! Proszę bardzo, i od razu na wstępie nawet kurczę, nie mieliście mnie szansy zaatakować, ale jednak już kurczę mieliście. Dobra. Więc skoro mieliście już szansę mnie zaatakować, więc ja się teraz z wami rozprawię, żeby było sprawiedliwie. Won. Pięknie. No, pięknie, proszę bardzo. Teraz ten. I zaraz umrzesz. Umrzesz. Widziałeś? O, jeszcze. A ty co ty, kurde, robisz? No, kurde, ale widzicie, jak się, kurde, chowają w tym lodzie? I jeszcze kolejny się tam spawnuje. No nie, no, kurde. Zabiję was, no po prostu zabiję. Jeszcze kolejny, no i no patrzcie na to. Nie ma takiego, kurcze, spawnowania. Co wy myślicie, że kurcze jeden sobie poradzi z tak dużą ilością, kurcze, mobów? Won! Ma być jeden na jednego. Zawsze, kurde. Dwa, trzy. No, i po co ci to było? Po co było się chować w lodzie? O kurde. Co za człowiek. Wow. Oj, mam nadzieję, że kurcze. Zaraz, mogę się tutaj dostać? A jednak nie. No dobra. Mam nadzieję, że się kurczę dobrze. Aha, czyli jednak. A, rozumiem, dobra. A co to jest? Mogę coś z tym zrobić? A nie, tutaj tylko był jakiś ten. Oho, czyli jednak coś możemy włączyć, tak? Dobra, no to włączamy. I co to będzie? Aha, to będzie to, no dobra. Czyli skaczemy! Yeah! Holy shit! O kurde.
Wow, i od razu tutaj wskoczyliśmy. No pięknie, no świetnie. Dobra, czyli tylko ciekawie z tym, gdzie my tak właściwie biegniemy, bo tak w ogóle to ja nie wiem. Znaczy, no, powinienem wiedzieć, bo kurde... O-o, będziemy się napierdzielać. A z kim? Z naszymi przyjaciółmi! Pięknie! Okej, okay, jeden zlikwidowany. I teraz ty. Pięknie. Zabójczo. I teraz wy. O-o, o-o, o fuck! O fuck! Kurde, tylko nie on. Tylko nie ty. Dobra, teraz trzeba zmieniać... Teraz trzeba zmienić na... I Bony, i Ivory. I trzeba przed nim uciekać. O fuck. Kurde, dobry jest. Dobry człowiek. Zaraz ci zaraz ci zniknie ten armor. No i pięknie, już ci zniknął. I co, teraz nie jesteś taki tough. Teraz nie jesteś taki tough, prawda? Tylko ciekaw jestem dlaczego. Czy tylko dlatego, że nie masz armora i nie masz jak się bronić? Kurde, no. O, fuck! O, Jesus! O, dobrze. No i gitara. Pięknie. Wow, czy my wychodzimy tutaj? A, jednak wychodzimy tutaj. Czyżbyśmy się napierdzielali z kimś? Zaraz, co to jest? Czemu to się podświetla tak na mapie dziwnie? Ja nie wiem w sumie. No dobra. Mam się tam dostać, czyli jakoś można przejść? A, no, spoko, spoko! O, mamy tutaj sklep, no to gitara. Nie przedmiot, tylko... A nie, no w sumie nie. Dobra, zobaczymy, co jest za tymi drzwiami. Oho! Oho, oho! Ja chyba wiem, kto to będzie. No właśnie, kurczę. No i ja pierdzielę, ja myślałem, że Nero pokona te demony. Dante oczywiście zarąbiście wzruszony. Mam nadzieję, że nie... Że laseczka! Dante, Boże! Aha, Dante nie chce tego dotykać, żeby sobie pooglądać trochę więcej. No, cwanek, cwaniak, cwaniak! Jesus fucking Christ! On już nie jest taki ładny. Co? Skąd wiedziałeś? Możesz ukryć to ciało, ale smród. Tego nie da się zamaskować. Ubrać mnie jeszcze raz, a będziesz prosił o śmierć. Naprawdę. Wow. Okej. Okay. Więc kurczę. Wow! Won! Proszę bardzo. Haha, już nie jesteś taki cwany? Raz przegrałeś, więc może drugi raz mok... O! Kurde. Dostajesz shotguna. Shotguna. O proszę, raz. Pięknie. Proszę bardzo. Wow! O, pięknie, pięknie, zarąbiście. Już masz połowę kurczę życia. Widziałeś? Widziałeś? Widziałeś, jakie to fajne? I ząb będzie żygał. Nie! A nie. O kurde. O-o. I co teraz? Dobra, napierdzielamy się z tym szybko. A, mamy szybsze strzelanie tego. O fuck. Auć, 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 auć. Kurde, wy... No nie jedz mnie! Kurde, kretynie, nie na żarty. Ale to jest... On ma jakąś koronę dziwną. Wcześniej tego nie było. Nie drżyj tego ryja. O-o. O fuck! Oj, coś ci się nie udało. Proszę bardzo. Świetnie. I zaraz umrzesz, człowieczku. Zaraz umrzesz, durna żabo. O, uwaga, uwaga, uwaga! Zdążę? I świetnie! Holy shit! No ja pierdzielę, pod sam koniec życia swojego zaczął mnie jeszcze jeść. No w sumie, to była twoja ostatnia... To był twój ostatni kęs w życiu.
To jeszcze nie koniec. Jest nas więcej. O, ale go przeciął. Holy shit. Oj, to była łagodna śmierć. Szybko się zamroził i umarł. Okej, co to takiego jest? No tak, dostaniemy nową broń. Holy motherfucking shit, to mi się bardzo podoba. Zobaczymy, jaką broń teraz, jaką broń tym razem będziemy. O właśnie, to jest kurde zarąbiste, ja pierdzielę, ja wam to pokażę, chociaż sam nie wiem do końca, jak to działa. On nie żartował. To jak bufet żry ile wlezie. Uh-oh. Okej, więc będziemy się z nimi napierdzielać? A, chyba jednak nie, chociaż nie wiem, co oni robią w ogóle. Okej, więc testujemy naszą broń. Ho, proszę bardzo, mamy minigana. Dobre. Dobre. Dobra, zmieniamy na takie coś. Takie coś. No tak. Pięknie. Coś jeszcze? Wow, ostrze jeszcze. Zarąbiście. No, i to jest zarąbista broń. W walizce. I jeszcze coś. O, no tak. Ja pierdzielę. Okej. Bardzo dużo rakiet. I świetnie. Bardzo mi się to podoba. Wow, i widzicie jak szybko on to robi? Te żaby nawet nie zdążyły spaść porządnie, a ten już. Wow, coś się zrobiło? Wow, co to było? Holy... Oh my god. Okej. Pandora, no tak, mamy Pandorę. A no tak, otworzył na chwilę, widzieliście to? To diabelska broń, która potrafi przyjąć 666 form. 666 form, holy motherfucking shit. Można z jej pomocą walczyć z wieloma wrogami jednocześnie. Dobra, czyli mamy to i jak... No tak, tylko jak to... Tylko jak ja mam to, kurczę... Kurczę, ja nie wiem jak to... Nie wiem jak to się robiło, żeby zmienić. Nie wiem jak się robiło, żeby zmienić, kurczę... O, nie, o to mi chodziło. Nie wiem jak zrobić, żeby zmienić, kurczę... No dobra, no trudno. Okej. Więc gdzie mamy iść? O, spadamy! Spajdamy, Jesus! Aha, okej. No dobra. Więc mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie. Na razie!